Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy dzisiaj 8 lot zimowy w tym sezonie 2017-2018 w Kosakowie. No i film wypada zacząć tylko słowami. Wprawdzie jest to przysłowie pasujące do miesiąca kwietnia i nawet zawierające, a mianowicie nazwę kwiecień, a mianowicie kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Czyli mamy 20 bodajże dzisiaj 7 czy 8 stycznia. Kilka dni temu jeszcze tutaj był mróz, śnieg leżał. No a dzisiaj mamy, zobaczmy, praktycznie wiosna. Zielona trawka. Tutaj za domem świeci słońce. To już widzimy, ja tak specjalnie stanąłem, żeby mi nie świeciło prosto w obiektyw. Piękne niebo, lekkie tylko zachmurzenie. Kolega Maciek Wudzik pojechał dzisiaj, tak jak widzieliśmy na internecie, na odległość około 55 km. To jest zdecydowanie najdłuższy lot w tym sezonie, no ale widzimy, że pogoda jest sprzyjająca, także możemy sobie na taki troszeczkę dłuższy dystans niż standardowo, tak jak ostatnio to robiliśmy, pozwolić. Tutaj jak te loty wyglądają, to wszyscy widzimy. Na lot poszły 73 gołębie. Tyle samo, co na ostatni. Wprawdzie te gołębie, kiedy zakończymy już rejestrować w danym dniu, to tam jest 71, 2. Praktycznie dwa następne kolejne dni to są dni, kiedy te brakujące niedobitki po jednej, dwie sztuce dochodzą. Także na ten lot poszły 73 sztuki. Dokładnie tyle samo, ile poszło na ten ostatni lot. Mamy teraz już godzinę chyba 10.30 kilka. O godzinie 10.20 one zostały wypuszczone, te gołębie, i są, że tak powiem, już tutaj w drodze do gołębnika. Tak jak mówię, czekamy na tych przylot, a pogoda jest naprawdę piękna. Tutaj muszę, widzimy, przejdę sobie troszeczkę z tyłu, żeby to słońce nie oślepiało, ale widzimy, nie ma wiatru praktycznie. Piękne niebieskie niebo, no można by powiedzieć, że piękną wiosnę mamy tej zimy. O, przy okazji tutaj sobie też kolegi Maćka nie ma, to tutaj trzeba sprawdzić, czy wszystko prawidłowo działa. Tutaj zobaczmy przy okazji na internecie, tu widzimy listę gołębi, które zostały zakoszowane na lot. Jeszcze raz sprawdzimy, ja to oglądałem z domu. 73 sztuki są, tak, 73 sztuki. Gołębie zostały, tak jak mówiłem, wypuszczone na odległości 55 km, to są okolice Sasina, o godzinie 10.20. Ponadto te gołębie są klasyfikowane. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda klasyfikacja AS. No, na razie nie ma jej tutaj, bo musimy poczekać, aż się załaduje pierwszy lot, ale możemy sobie zobaczyć tutaj jeszcze statystyki. Tu widzimy, ja powiem, o co chodzi z tymi statystykami, żeby koledzy widzieli. Statystyki to są po prostu nic innego, jak to jest tak jakby lista obecności, którą na gołębniku tutaj za pośrednictwem tego systemu możemy sobie sprawdzić. To znaczy, że kiedy mamy włączony system, Maciek robi tutaj codziennie obloty, to jeżeli gołębie przechodzą przez anteny, to wiadomo, że jeżeli on przejdzie przez antenę, jest zarejestrowany, przekazuje to do systemu i system go tak jakby odhacza, tak jakby mu sprawdza, że tego dnia ten gołąb był. Czyli nawet jakby coś nam zginęło tutaj na oblocie jakimś tutaj wokół gołębnika, no to widzimy, czy on po prostu wyszedł z tego gołębnika, był tego dnia, czy no po prostu, czy ten gołąb jest. Później oczywiście wiadomo, że przy koszowaniu będzie to wszystko, że tak powiem, dokładnie już odzwierciedlone. Widzimy, pięknie tutaj słońce nam świeci, tam nie będę daleko wychodził, gdyż może mnie tutaj akurat mamy tak, no, obiektyw musiałbym skierować na słońce, to by oślepiło, ale widzimy, czekamy sobie tutaj na przylot ptaków. Naprawdę piękna pogoda jest, nie to co, nie wiem, kilka lotów temu, ja to mówiłem, że była bardzo zimno, niestety skończyło się tak, że dlatego tak filmów nie ma dużo, gdyż chory człowiek był, musiałem tydzień czasu praktycznie przeleżeć w łóżku, dzisiaj już się lepiej czuję, także od następnego tygodnia też tych relacji i różnych fotoreportaży będzie więcej, no ale tak to wygląda w tej zimy, że te anomalia pogodowe, powiedzmy, bo to tak tylko można nazwać, od mrozu takiego 10-15 stopni, 7, później nagle do, tak jak widzimy teraz, w ciągu kilku dni już nie mamy ani kawałka tutaj śniegu, nie widzimy nic, trawka zielona, tak jak mówię, i pogoda zdecydowanie wiosenna. Widzimy, pogodę mamy w dalszym ciągu bardzo ładną, aczkolwiek tu się mogły różne rzeczy wydarzyć, zmienić gwałtownie, ale myślę, że nie będzie takiej sytuacji. W prognozach jest takie właśnie, takie zachmurzenie i taka pogoda jak teraz. O, tam widzimy, jakieś ptaki szybują, gęsi chyba. Nie wiem. Czekamy, z tego kierunku się z tych gołębi spodziewamy. Zobaczymy, jaki będą miały czas. Już są teraz około pół godziny w drodze. Nie, to 27, to 27 minut. Mają dystans około 55 km. I wiemy, że ostatnio na tych lotach to był krótki dystans. Te prędkości nie były żadne takie wielkie. Aczkolwiek się tam zdarzały gołębie, które szybciej zdecydowanie pojedynczo przechodziły.
Teraz ciekawi mnie właśnie przy tak zmiennych warunkach pogodowych, jak tutaj będzie dzisiejszy przylot wyglądał. Miejmy nadzieję, że na kolejne loty też będzie pogoda ładna. No i kibice coś dopiszą tutaj, no bo to wiadomo, przy takich temperaturach niskich to jest to zdecydowanie gorzej. No ja mówię, mi to się skończyło kibicowanie tym, że był chory prawie tydzień czasu, ale teraz liczę, że będzie ładniej, już te kolejne loty będą przy takich, że tak powiem, w lepszych warunkach pogodowych, co też może zaowocować, że będzie więcej tutaj osób do kibicowania. No, czekamy na gołębie, godzina 11:05, ale w międzyczasie koledzy ze Szczytna nas odwiedzili. Koledzy się przedstawią najpierw. No, kolega Darek Morka. Grabiński Robert. Ja witam wszystkich hodowców w Polsce. No, pozdrawiam ich wszystkich. Ja witam, to nie jest imię, nazwisko. To jak się przedstawi najpierw. Drężyk Dariusz. Tak, i teraz ja teraz zadam pytanie. Oddział Szczytno, tak? Tak, oddział Szczytno. Jaki 0246. 246. 0246. Szczytno. Tutaj przyjechaliście teraz na lot, ale przyjechaliście chyba też jeszcze nie tylko na lot, tylko... Zadobyć go. Aha. I teraz to zadobyć go. Jeszcze chciałem zadobyć. Wszyscy jesteście hodowcami? Oczywiście. Czy jakiś kierowca jest taki z tego? Nie. Wszyscy hodowcami. No dobrze, to będziemy sobie czekać, patrzymy. 11:05, może się już zacznie coś pojawiać. To już jest ile tak? 11:05 to jest prawie 45 minut w locie, 45 km. No, zobaczymy. Widzicie nam gołębie, widzimy w takiej większej grupie, to jest 20 kilka sztuk. Zaraz tam sobie zobaczymy. Trochę nas zaskoczyły, z tej strony przyleciały z tej choinki, ale zaraz tam będziemy widzieć, które będą pierwszymi gołębiami. Teraz popatrzymy sobie, tak, piękne, to już więcej, tu będzie 30-40 sztuk, zaraz tam zobaczymy. One nie wchodzą. Zobaczcie koledzy tam, jakie tam są pierwsze, może odczytać można. To pokażemy chociaż zaraz, bo zobaczymy, widzimy, nie są zmęczone, w pięknej kondycji. Która godzina teraz? Zobaczymy tutaj. Czekaj, mam też zegarek, zaraz zobaczymy. Czyli tam pierwszy jest? 11:13, czyli prawie godzinę. Tutaj sobie wejdziemy zobaczyć. 14:05, 53. Tak, widzimy tutaj pierwszy jest razem z naszymi gołębiami. To kolejny raz chyba ten gołąb jest pierwszy z Ogrodowskiego, co nazwiska nam znane. Tutaj będziemy sobie za chwilę patrzeć. Patrzymy, przylatują, se wchodzą. Tak. O. Taka, widzimy, duża grupa. Przyleciały z tego kierunku, to prawie z tego kierunku. To jest ten kierunek tam, Żarnowiec, Sasino. To jest właśnie te okolice. O. O, przylatują, tylko tamte już troszeczkę z tyłu tak jakby przeleciały. O, tu ląduje kolejny. O, kibice akurat przyjechali w dobrym momencie, nie spóźnili się. Maczka tylko nie ma, z reguły było tak, że Maciek jeszcze też zdążył, ale dzisiaj widać, że te gołębie wyprzedziły go. Tutaj jeszcze zostało 2, 4, 5, 6 sztuk na zewnątrz. Chodź tu ktoś, tu chodź. Tak, i sobie te gołębie zaraz będą wchodzić. Tak sobie za chwilkę tam zobaczymy, ile ich jest wszystkich już. Tam niektóre mogą być odbite, bo jak one wejdą i cofną się, to też je odbije, ale o, załóżmy, ten jeden został, czyli sobie popatrzymy tutaj zaraz, ile ich tych gołębi jest. Mamy tutaj tych gołębi teraz już odbitych na stronie, przypomnijmy, 73 sztuki, 35 sztuk gołębi tutaj jest już odbitych. Następny gołąb, tam było 35 odbitych, tu jeszcze jakieś chodziły. Widzimy, kolega Maciek Wudzik już przyjechał, tylko żeby nie klął. O, pogoda też taka była w miejscu wypuszczenia? Nie, tam jest gorsza. Tu jest dużo gorsza, ale tu jest piękna. No, ale udało się pierwsze gołębie, chodź Tosia, pierwsze gołębie, chodź tu! Pojawiły się pierwsze gołębie o godzinie 11, ile? 13? Nie, 5, 13, coś takiego. O 14 jest, to chyba odbity pierwszy jest. O, także będziemy sobie widzieć. I czekamy na kolejne ptaki. O, tutaj ten gołąb ostatni przyszedł, Maciek akurat je przywoływał gwizdkiem. Jakiś tam się w niebie pojawił, ale niestety nie z tego gołębnika chyba. Popatrzymy. Jeszcze mamy na co czekać, jest razem chyba 37 czy 8 gołębi odbitych, czyli 35 sztuk brakuje. Pojawił się pojedynczo, ale już nie z kierunku, kolejny ptak. O, widzimy, krąży, kółeczka robi, jakiś nakrapiany. Taki nakrapiany pstry chyba, co? Czy nie? Nie, no sam... Nie, nakrapiany pstry, o! Czy nie? Zobaczymy. To gdzieś tu... Coś tu jeszcze... Coś tu może jeszcze lata? Wzbił się. O, teraz widzimy, troszeczkę niebo nam zostało przysłonięte przez chmury. Ale to ciągle pogoda jest piękna. Widać, siły ma dużo, lata.
Tak, tam. Normalnie, kiedy gołębie mamy zamknięte w gołębnikach, to jest ten okres, gdzie tuczą się, że tak powiem. Obrastają tłuszczem, a te nie, te mogą sobie tutaj polatać. Pokazać, jak te loty zimowe się tutaj odbywają. Chodź, chodź! No, widzimy. Chodź! 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 One doskonale tutaj się strzelia, ty go nie widzisz, nie, nawet nie ten, on już wszystko stoi z głowy tak, nie? Tak, na pewno się już odbił. To będzie chyba 39, tak? Czy 38? 39. Zobaczymy. Sobie wejdziemy, zobaczymy. Ola, to była kawa, czy tak, tak, to spokojnie. Weź niżej zjedź. Tutaj nie, tutaj 37, to będzie 38. To czekaj, bo to tam musi wziąć. Na ten, na system po prostu najechać, zobaczymy. Odbiło go, tylko że na internecie jest troszeczkę poślizg. Jest, o, tu musimy przejechać, zobaczyć. O. 38 to jest gołąb kolegi Jacka Korzeniowskiego. O. Czyli mamy 38 sztuk. A, widzimy, odbił się, ale jeszcze sobie cofnął się. I będzie sobie chwilę jeszcze sobie chodził pewnie po wlocie. Sztuki nadleciały z kierunku. Gdzieś tutaj krążą, ten, o, tu widzimy. Tak. Chodź! No to szczelna. No chodź, chodź. Chodź. No się wczoraj tak nie było, ale jak jesteś w stanie, to nie wiem. To jest pies. Kurde. O, to czyli jak te 3 sztuki się odbiją, to będzie wtedy z tego co dobrze, jeżeli wszystko będzie działało, to 40 sztuk już by było, czyli 33 ptaki jeszcze sobie gdzieś tutaj krążą. No i przyleciała kolejna grupa gołębi, też jakieś 15-20 sztuk. O. I też z tego kierunku samego, także tam 40 chyba jeden jest, tutaj to jest 15-20-20 gdzieś. To będzie 60 gdzieś, no to tak pomału, pomału te 73 sztuki, które na locie były, będą się... Proszę? No, wiadomo. Która jest godzina teraz? Czekaj, mam zegarek, też zobaczymy zaraz. 11.43, czyli są godzinę 20. Kosiu! No chodź. No chodź tu. No chodź tu. Który, ten czarny? Nie. Tu były dwa czarne. Są. Dwa są czarne. O, te 3 sztuki ostatnie. Niedożywione. No ale nic, zaraz sobie popatrzymy. Ale widzimy sobie pięknie te gołębie. Już schodzą, godzina 20 i mamy, zaraz zobaczymy, ja tak myślę, 60 sztuk, już kilka będzie nawet. Popatrzymy, ile tu jest ich odbitych. Oj, 59, no to 59 sztuk. Tamte dwa to może 61, chyba że się już wcześniej zdążyły odbić. No pomału będziemy naszą rację kończyć, zerknęliśmy tylko jeszcze na klasyfikację AS, jakie tam zmiany nastąpiły. Widzimy, że ten, który był dzisiaj pierwszy, zszedł na 6 miejsce w klasyfikacji AS. Natomiast na pierwsze miejsce skoczył gołąb kolegi olimpijska takiej drużyny. Jest drugie miejsce w AS jest kolegi Pelowskiego, Tadeusza Woźniaka, Krzysztof Piątkowski, znowu olimpijska, razem z naszymi gołębiami. Tutaj koledzy już się żegnają, oni tutaj też. No także 59 gołębi już przyleciało. Pomału będziemy tutaj kończyć, a bierzemy teraz, będziemy sobie mogli oglądać kolejne loty. Natomiast tutaj zobaczmy, pogoda troszeczkę już, no to słońca nie ma, troszeczkę chmur. Naszło, także idealnie trafiliśmy wtedy na te warunki atmosferyczne. Także na razie do zobaczenia.
i do następnego lotu. Dobry lot!